Hejka, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was do obejrzenia mojego 9. dnia Vlogmas. Może nawiążę do tego komentarza, który dostałam ostatnio. Poczekajcie chwilę, bo w sumie o tym ma być ten filmik dzisiejszy. Dostałam komentarz o następującej treści. Siemka, bardzo czekam na film od Ciebie na temat różnicy między mieszkaniem w UK a DE. Zarobki, poziom życia, kultura. Dasz radę? I tutaj jest kwestia taka, że nie lubię mówić o pieniądzach, to raz, a dwa, nie lubię też porównywać życia tu, tam, siam i tak dalej, ponieważ to, co moim zdaniem jest dobre dla mnie albo co mi się podoba, może być urazą dla kogoś innego, obrazą i czymś niestosownym. Więc w tym momencie chciałabym zaznaczyć, że oczywiście co nieco opowiem na ten temat, ale że to są tylko moje doświadczenia, moje obserwacje, moje myśli i moje odczucia. Każdy ma prawo do własnych obserwacji i własnych doświadczeń, ale nie oznacza to, że ktoś inny, kto ma inne doświadczenia, inne wrażenia, inne myśli, kłamie. Nie. To, co dla mnie jest obiektywne, dla innych takie nie musi być. I skoro mamy to już za sobą, to przejdźmy do rzeczy. Jeśli chodzi o zarobki, to czy jest jakaś duża różnica między UK a tutaj a Niemcami? Nie chcę generalizować. Nie wiem, jak jest we wszystkich pracach, na wszystkich szczeblach, we wszystkich krajach i tak dalej. Mogę tylko mówić o swoim własnym życiowym doświadczeniu i bazuje ono głównie na zarobkach w pracach stricte magazynowych, jak również sklepowych, więc nie są jakoś szczególnie wysokie zarobki w takich pracach, na takich stanowiskach, na jakich mi przyszło pracować, więc nie spodziewajmy się w żadnym kraju też kosmosu i jakichś niewiarygodnie wysokich zarobków. Więc jeśli chodzi o zarobki, to też je biorę na zasadzie skali 1 na 1. Nie przeliczam ani na euro, ani na funty, tylko po... ani na euro, ani na funty, ani na złotówki, ani na funty. Obecnie patrzę po prostu na euro, 1 na 1 i tak samo biorę funty. I jeśli chodzi o te zarobki, to moim zdaniem są tutaj bardzo zbliżone. Nie ma co porywać się z motyką na słońce i przejeżdżać tutaj tylko mając na uwadze zarobki. Wyższe zarobki, bo wcale wyższe być nie muszą. Mogą oczywiście, ale nie muszą być. Są prace, firmy, które oferują więcej pieniędzy za prace magazynowe i obecnie w takiej firmie pracuję, ale przez agencję, więc nie mam tej kwoty, mam dosłownie 1/3 tej kwoty. A jest to i tak wyższa kwota niż miałam wcześniej w UK. A w UK miałam przez bardzo dużą część czasu najniższą krajową. Na chwilę obecną nie odczuwałam jakiejś wielkiej różnicy między zarobkami, aczkolwiek jeśli się ma kontrakt w dobrej firmie, to może być ona nieco bardziej odczuwalna, ale to też zależy wszystko oczywiście od danego przypadku, od szczęścia, od firm, także nie ma na co się nakręcać ani zniechęcać. Uważam, że trzeba być realistycznym i wychodzić z założenia, że zarobki mogą być podobne. A jeśli się chce mieć większe zarobki, to oczywiście polecam naukę albo szkolenia, kursy, cokolwiek, bo to może pomóc w przyszłości zwiększyć te zarobki. Jeśli chodzi o komfort pracy, to na pewno mam większy komfort pracy pod względem psychicznym, mimo że ta praca mnie nie satysfakcjonuje. Jak również mam zawsze weekendy wolne i teraz, co najzabawniejsze, okazało się, że będziemy mieć urlop od 23 grudnia, co najmniej, do 10 stycznia. Nigdy czegoś takiego wcześniej nie miałam w żadnej pracy. Więc to jest coś dla mnie nowego, coś pięknego i się oczywiście z tego cieszę, ale tak jak wspomniałam wcześniej, moja praca mnie nie satysfakcjonuje pod żadnym względem. Gdybym miała kontrakt, to bym nie satysfakcjonowała pod względem finansowym, ale na chwilę obecną, z racji, że pracuję przez agencję, tak nie jest. Poziom życia. No, poziom życia, co za tym idzie, też na pewno się liczy w finanse, więc poziom życia uważam, że jest podobny. Nie kupuję wielu rzeczy, nie inwestuję w nie wiadomo co, jak sami widzicie, jak mam coś do pokazania, to pokazuję. Nie ma tego zbyt wiele. Nie stać mnie na wakacje za granicą, ani nic takiego. Więc poziom życia też powiedziałabym, że jest porównywalny mój obecnie do tego, co było wcześniej. Ale mam nadzieję na lepszą przyszłość. Więc to nie jest tak, że się zamykam tylko w tym kręgu i rozpaczę. Czasami tak jest, przyznaję, ale staram się myśleć pozytywnie i podchodzić do życia w sposób taki, że
polepszy się, że będę pracować nad sobą. Jeżeli się nie uda znaleźć pracy w zawodzie dalej, to po prostu będę dalej inwestować w to, żeby polepszyć swoje kwalifikacje. I ostatni punkt to jest kultura i nie wiem, czy chodzi o kulturę w sensie wydarzeń kulturalnych, czy kultura ludzi, więc wspomnę o jednym i drugim. Jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne, to jest ich tutaj sporo, bardzo dużo, tych darmowych, jak również odpłatnych. Jeśli chodzi o kulturę w sensie Niemców, to może powiem w ten sposób, nie znam ich na gruncie personalnym, poza pracą. Nie mam takich jeszcze znajomości, że się tak wyrażę, więc na ten temat niewiele powiem. Jedyne, co mogę stwierdzić, to tylko to, co wywnioskowałam na bazie swoich obserwacji w pracy i poza nią. Na ulicach panuje spokój. U mnie na dzielnie nigdy nie słyszałam żadnych krzyków, ani u sąsiadów, nigdy, przenigdy, żadnych kłótni. Nikt tutaj za bardzo nie mówi podniesionym głosem, co mi się podoba, nawet idąc gdzieś, spacerując. Niemcy rozmawiają między sobą bardzo subtelnie, cicho, są stonowani. Tak samo mamy w pracy na ogół. Jest cisza jak makiem zasiał. Czasami oczywiście ktoś ma jakąś imprezę czy coś, ale wywiesza u nas na klatce kartkę, że jest impreza tego i tego dnia. Może być troszeczkę głośniej, proszą o wyrozumiałość. Kulturka jest na bardzo wysokim poziomie. Tak samo jeśli chodzi o rozmowy międzyludzkie i zachowanie się sprzedawców, sprzedawczyń i innych. Otoczenie jest też uprzejme w stosunku do mnie. Nie spotkałam się z żadnym rasistowskim atakiem jeszcze odpłukać, więc jest okej. Nie jestem pewna, czy o wszystkim wspomniałam w sposób taki, w jakim powinnam była wspomnieć. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to pytajcie, to postaram się na nie odpowiedzieć. Uważam, że wszystkie doświadczenia są sprawą bardzo indywidualną i wszystko zależy od wielu czynników. To, że mi się przydarzały takie rzeczy, a nie inne, nie oznacza, że wszystkim się przydarzały i miejmy to też na uwadze. Chciałabym też poznać wasze spostrzeżenia, jeżeli macie takowe, na różne tematy, bo mnie to zawsze interesuje. I mogę jedynie to wszystko tak podsumować tym, że gdybym miała wybór wcześniej, wiedząc jak jest tu i tu, i musiałabym wybrać między Anglią a Niemcami, wybrałabym Niemcy, bez dwóch zdań, bo tutejszy klimat mi bardziej odpowiada, tutejsze widoki mi bardziej odpowiadają, architektura, ludzie. I w ogóle, ogólnie tutaj mi się dużo bardziej podoba niż w Anglii. Niech każdy podejmuje decyzję za siebie i robi to, co będzie dla niego w jego mniemaniu dobre. Ja nie mogę nikomu ani doradzić, ani nikogo nie chcę zniechęcać, chcę tylko powiedzieć, że tak to u mnie wygląda. Tutaj mi się bardziej podoba, mimo że też nie jest łatwo. Owszem, jakoś wiążemy koniec z końcem, ale tak jak wspominałam, nie jest łatwo. Trzeba mieć na uwadze swoje wydatki, wizyty u dentysty i inne rzeczy i wszystko sobie rozplanowywać w czasie, żeby wszystkiego naraz w jeden miesiąc nie ładować, bo wtedy byłoby ciężko, byśmy byli pod mostem pewnie, bo nie byłoby nas stać. Niestety, taka jest prawda. Miejmy nadzieję na naszą przyszłość. Może się coś poszczęści. Grunt, że Łaciuś jest zadowolony, bardziej mu się tutaj też ewidentnie podoba i tym się cieszmy. No. I chyba zakończę tym samym jeszcze moje paplanie. Nie wiem, czy wszystko powiedziałam, pewnie to jest wszystko chaotyczne, znając mnie. Na pewno takie jest, więc wybaczcie mi to. I naprawdę, jeżeli coś przegapiłam, coś przeoczyłam, o czymś zapomniałam, to napiszcie w komentarzach, postaram się w następnym filmiku albo w jeszcze następnym o tym wspomnieć, wrócić do tego i odpowiedzieć, albo w komentarzu. No, więc mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał, chociaż trochę. Otworzę teraz kalendarze moje, bo czemu nie, zróbmy to, póki mam ochotę i póki pamiętam, póki widzę, że się nagrywa, żeby nie było, że teraz się wyłączy, a ja będę nagrywała nic. Też się tak zdarzało.